Nazywam się Justyna Smolec, jestem architektem, prowadzę autorską pracownię projektowania wnętrz i architektury. W czasach, jak wzrastałam, to mało rzeczy mi się podobało. Projektowałam swój pokój, projektowałam meble, ale w ogóle wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że będę architektem i że będę projektować wnętrza. No i to były takie początki moje właściwie. Najbardziej uskrzydlają mnie pozytywne feedbacki od klientów, gdzie ja wtedy widzę sens swojej pracy. Drugą rzeczą ogromnie przyjemną to są nagrody. I taką największą nagrodą, jaką dostałam, to w Londynie w konkursie International Property Awards za najlepszy hotel ze spa w Europie. I to rzeczywiście był duży sukces. Najbardziej w architekturze lubię to, że jest to przestrzeń, która daje ochronę, która daje bezpieczeństwo, żeby rzeczywiście dobrze się w tym czuć. To jest mój projekt, w którym wykorzystałam krzesła marki Paget. Jest to projekt domu w Gliwicach. Do mnie należało zaprojektowanie wnętrz. Jest to projekt osadzony w stylistyce śląskiej, więc zostawiłam tam sufity betonowe, słupy konstrukcyjne też w betonie, po to, żeby nadać ten industrialny charakter. Na parterze znajdują się funkcje takie jak kuchnia, toaleta gościnna, salon z jadalnią. I właśnie do tej jadalni te krzesła, które mają minimalistyczną formę, a które dostępne były w kilku kolorach. Tutaj wybrałam połączenie białego z czerwonym, bo też gdzieś mam poczucie, że jak stosujemy we wnętrzu taką surowość kojarzoną z betonem, jest wtedy konieczność albo potrzeba równoważenia. I w tym momencie wchodzą ciepłe kolory, tak jak ta czerwień, wchodzą ciepłe materiały, tak jak kuchnia drewniana, po to, żeby zharmonizować odczucia.